W poprzednim sezonie uratowaliśmy 7 miejsce w ostatnim miesiącu, które daje nam prawo gry w europejskich pucharach. Pogodzić ligę, puchar oraz ligę konferencji może być bardzo ciężkim zadaniem. Ale nie oszukujmy się, jak włoska drużyna występuje w lidze konferencji, to znaczy, że jest jednym z głównych faworytów. Czy my stworzymy taką drużynę? Okaże się w dalszej części odcinka. Partnerem odcinka jest Betfan, zakłady buchmacherskie. Zarejestruj się z kodem Mahito. Jak wygrać ligę konferencji? To jest nasz plan na ten odcinek. Wygrać właśnie europejski puchar. Dlaczego? Z tego powodu, że to jest najszybsza droga, żeby za rok znowu zagrać w europejskich pucharach. W lidze będzie ciężko, w pucharze Włoch także. A Liga Konferencji ma na tyle fajną drabinkę i tak wiele przeciętnych zespołów, że spokojnie nawet Sassuolo możemy ich ograć. Więc spokojnie musimy stworzyć drużynę, która przede wszystkim skupi się na tych pucharach. Tu możecie zauważyć, że tak jak mówiłem w pierwszym odcinku, będziemy próbować starać się zakupić lepszego bramkarza niż właśnie Montipo, z tego powodu, że jednak bramkarz Empoli jest zdecydowanie lepszy, ma wyższy overall, ale także jest bardziej uznaną marką właśnie we Włoszech, więc tutaj wymieniliśmy go, plus dopłaciliśmy minimalną kwotę, żeby jednak wszystko się zgadzało, 15 milionów, on jest warty 26, no to pokazuje także, że to jest zdecydowanie lepszy zawodnik, no i tu overall 81, parady, wykopy i refleks przede wszystkim jest na bardzo wysokim poziomie, więc to jest zawodnik, który może być naprawdę dla nas bardzo, bardzo kluczowy w tym sezonie, zwłaszcza że to będzie ciężki sezon. Toloi do nas przychodzi, bardzo doświadczony środkowy obrońca, który zna świetnie Serie A. Zawodnik, który wypadł z rotacji Atalanty, z tego co widziałem, dlatego mógł odejść z tego zespołu. Przychodzi do zespołu troszkę słabszego, wydaje mi się, na papierze, ale zespół, który może być bardzo ciekawie zbudowany. Zawodnik, który potrafi wyprowadzać piłkę, więc będzie nam pasować właśnie do tego ofensywnego stylu gry. Zawodnik, który także jest bardzo dobry w defensywie, więc wydaje mi się, że z Rugani mogą stworzyć bardzo fajną dwójkę obrońców. Zwłaszcza, że to jest Włoch, a chciałbym przede wszystkim stawiać na tych włoskich zawodników. 81 overalla kupione za 15 milionów. No i tutaj obrona i fizyczność na bardzo wysokim poziomie. Tempo dosyć przeciętne, ale wydaje mi się, że tutaj spokojnie możemy go podszlifować oczywiście. No i te podania są na bardzo słabym poziomie, więc miejmy nadzieję, że w czasie sezonu to Rugani będzie częściej wyprowadzać piłkę, ale on nauczy się, żeby jednak być lepszym zawodnikiem właśnie do rozgrywania przez obronę. Tu jest bardzo ciekawy zawodnik, 20-latek z Empoli. Zawodnik, który bardzo fajnie błyszczał w poprzednim sezonie. Stwierdziłem, że go zakupię. Zawodnik, który może nie ma najwyższego overalla. Jego overall to 75, ale zawodnik, który może być naprawdę bardzo fajny. Zawodnik za 16 milionów. Tommaso Baldassi, więc bardzo ciekawy zawodnik. No i tutaj Dalene jeszcze do nas przyjdzie. W tym okienku, jak możecie zauważyć, 80 obrony, 80 fizyczności. Jest to zawodnik defensywny przede wszystkim, a takiego zawodnika potrzebowałem. Tutaj jeszcze sprzedaliśmy Pinamontiego, jak mogliście zauważyć, za 41 milion, więc bardzo duża kwota, ale zawodnik, który naprawdę no da nam dużo, tak? Można powiedzieć. Bo szczerze mówiąc, dał nam w pierwszym sezonie wiele bramek, w drugim da nam zastrzyk właśnie pieniędzy, którą troszkę już zaczęło nam brakować, choć mieliśmy 61 milionów, to jednak ten zastrzyk właśnie finansowy sprawił, że taki Dalenej mógł przyjść właśnie do naszego zespołu. Zawodnik, który jest właśnie bardzo dobry w defensywie, przede wszystkim w ofensywie gorszy, ale potrzebowaliśmy bardziej zrównoważonego jednego z środkowych pomocników. Szukałem zawodników zdań, ponieważ to jest dosyć tani kierunek, zawodnik także bardzo dobry, sprawdzony w reprezentacji, a tutaj możecie zauważyć jeszcze statystyki poprzedniego transferu, czyli Baldanziego, no i tutaj tempo, dribbling na bardzo wysokim poziomie, musimy zwiększyć przede wszystkim podania oraz strzały, a tu konferencja przedsezonowa, gdzie powiedziałem parę ostrych słów do naszego zespołu, żeby byli skupieni, żeby po prostu walczyli w każdym spotkaniu i się nie dawali, no i tutaj Torino 1-1, więc przeciętny początek sezonu, później z Monzą 3-0. No i to już wygląda zdecydowanie lepiej. Czwarte miejsce, a to Atalanta nagle wskoczyła na pierwsze miejsce, więc świetnie rozpoczęła ten sezon. Tylko jedna bramka stracona. My także jedna bramka stracona, ale niestety jeden remis. No i tutaj także jeszcze przed zakończeniem, można powiedzieć, okienka transferowego stwierdziłem, że po prostu przeniosę tych najbardziej wybijających się juniorów do pierwszej drużyny, spróbuję ich wypożyczyć. Może się kogoś da wypożyczyć, może nie. Zobaczymy. Oczywiście jeszcze będzie okienko zimowe, być może za rok dopiero odejdą, ale co są zawodnik, którzy mają bardzo fajny potencjał, aktualnie już overall powyżej 60, a tylko takich próbuję przenieść właśnie do mojej głównej drużyny, bo wiem, że wtedy mają większe szanse na wypożyczenie i grę właśnie w jakiejś drużynie. Fatalny wrzesień. Tutaj graliśmy jeszcze starym systemem gry, no i pierwsze spotkanie wygraliśmy, później remis w europejskich pucharach, dwa remisy w europejskich pucharach, więc to fatalnie wyszło. No i dziewiąte miejsce w tabeli sprawia, że niestety, ale ten sezon może potoczyć się troszkę inaczej niż myślałem i być może znowu będziemy walczyć do ostatniej kolejki o siódme miejsca. No i tutaj
remis z Napoli, przegrana z Lazio, wygrany puchar mecz w Lidze Konferencji, wygrany z Salernitaną, remis z Sampdorią, no i 4-1 z Fiorentiną, i to był mecz przebudzenia. To był wreszcie taki mecz, którego ja chciałem bardzo długo zobaczyć, czyli bardzo radosny futbol oparty na skuteczności napastnika, a tego nam brakowało, ale jak rozpędziliśmy się już formacją 4-2-3-1 z fałszywym jednym skrzydłowym, który częściej grał jako napastnik, sprawiło, że naprawdę zaczęliśmy wyglądać bardzo dobrze i to kolejny miesiąc pokazał, choć nasza pozycja za dużo się gdzieś tam nie zmieniła, ponieważ cały czas jesteśmy na 8 miejscu, no to jednak wyniki sprawiają, że jestem naprawdę pozytywnie zaskoczony. Tutaj 3-1 z Atalantą, później 2-1 z drużyną z Austrii, 3-0 z Benevento, 4-2 przegrany mecz niestety z Interem sprawił, że troszkę ta pozycja spadła, bo moglibyśmy być wyżej przed Romą przede wszystkim, a to już by nam dawało 6 miejsce. No i w połowie sezonu Berardi, no to co nam brakowało w poprzednim sezonie, ale ten zawodnik po prostu jest genialny, 16 bramek, Raspadori 15 bramek, Traore lepiej gra niż w poprzednim sezonie, 8 bramek, 7 asyst, to jest nasz lewy skrzydłowy, on nie jest fałszywy, to Berardi jest właśnie tym podwieszonym, takim fałszywym napastnikiem po prawej stronie, który ma się wracać, no i tutaj także zdecydowałem, że potrzebujemy lepszego lewego obrońcę, przede wszystkim bardziej skutecznego w defensywie, dlatego przychodzi Biraci, który może być bardzo ciekawym uzupełnieniem, bardzo doświadczony zawodnik z Fiorentiny, który już przeżył wielki futbol, który potrafi grać o najwyższe cele, który potrafi wygrywać te najważniejsze spotkania i takiego zawodnika bardzo długo szukałem właśnie gdzieś tam na liście. No i tu możecie zauważyć, 80 overalla, 31 lat, więc dosyć doświadczony zawodnik, ale spokojnie, my mamy wychowanków, którzy mają wprowadzać właśnie tą powieść świeżości. Potrzebowaliśmy doświadczonego zawodnika, który ma całkiem dobre tempo, fajne podania, fajny dribbling, fajną obronę, fajną fizyczność, ale przede wszystkim tutaj podania i dribbling są na bardzo wysokim poziomie, a my musimy robić przestrzenie właśnie na skrzydłach, bo przede wszystkim na tym się opieramy. No i tutaj wygrana z Sampdorią w styczniu, później remis Salernitano z Benevento wygrana, później w pucharze wygraliśmy z Sampdorią, no i niestety na koniec słabszy wynik. No i 7 miejsce aktualnie w tabeli, 23 spotkania, 40 punktów, 11 zwycięstw, 7 remisów, 5 porażek i no i tutaj możecie zauważyć, że zaczęliśmy fenomenalnie luty z tego powodu, że wygraliśmy 4-0, później w pucharze ograliśmy Napoli, później Parmę, Cremonese, niestety porażka z Mourinho, no ale Mourinho nas po prostu taktycznie pokonał w tym spotkaniu. My cały czas jesteśmy na 7 miejscu i nie możemy wskoczyć gdzieś tam wyżej, choć Fiorentina jest wyżej, choć Napoli, Juventus, no i tu możecie zauważyć, że remis z Juventusem jest dobrym wynikiem, później porzutek karny, gdzieś tam ograliśmy drużynę z Portugalii, z Lazio 4-2, 3-1 niestety przegrana z Napoli, no i tam z Milanem jeszcze na koniec spotkanie w tym miesiącu, no i 7 miejsce, cały czas na 7 miejscu, może przeskoczymy Romy, może nie, raczej już Atalanta się nie liczy w walce o cokolwiek, no i tutaj kwiecień, bardzo solidny kwiecień, przede wszystkim awans w Pucharze Włoch dalej, także awans w Lidze Konferencji, więc to mnie bardzo cieszy, wygrany pierwszy mecz, no i troszkę zacząłem odpuszczać ligę, z tego powodu, że raczej poświęcę się, żeby zdobyć 2 trofea, bo jest taka szansa, jest szansa na zwycięstwo właśnie w Pucharze Włoch oraz właśnie w Lidze Konferencji, ponieważ tam przeszliśmy kolejnego rywala, no i tutaj możecie zauważyć, że mecz z Romą może być bardzo ciężki, z tego powodu, że nie leżą nam ten zespół, Mourinho nas pokonywał w lidze praktycznie cały czas, tutaj wyjście bramkarza, bardzo dobrą obronę, jeszcze próbowaliśmy tu wybić i niestety pomyłka naszego środkowego obrońcy sprawiła, że przegrywamy 1-0, no i ten mecz zaczyna troszkę wyglądać jak scenariusz w lidze, czyli zaczynamy grać dobrze, ale przez jeden błąd indywidualny naszego zawodnika niestety, ale zaczynamy tracić szansę na zwycięstwo w danym meczu, no i tu możecie zauważyć bardzo ładną akcję przeprowadzoną od linii obrony naszej drużyny, tak chcieliśmy grać i tak gramy, a to jest nasze ustawienie, praktycznie 4-4-2 gramy, 4-2-4 inaczej, tak, 4-2-4 w defensywie, 4-4-2, no i tu możecie zauważyć kolejne zmiany, żebyśmy troszkę pobudzili jednak tą drużynę, żeby jednak troszkę świeżości weszło, no i cały czas próbowaliśmy kontynuować naszą grę, niestety nie do końca to wychodziło tak jak chciałem, ale dotrwaliśmy do rzutów karnych, gdzie jest aktualnie 1-1 z tego powodu, że strzelił Abraham oraz Alvarez, tutaj Thiago na szczęście się myli dla nas i bardzo zmęczony Berardi, tu się bardzo bałem, że niestety, ale on nie strzeli, na szczęście strzelił, Belotti, wypoczęty zawodnik, no ale tak jak w prawdziwym świecie, aktualnie gra bardzo przeciętnie, no i tutaj także nie wykorzystał rzut karny, a za to Lopez strzelił, Zaniolo w tym momencie podchodzi do rzutu karnego, nie strzela, no i Faraoni w tym momencie może zdecydować o losach właśnie tego spotkania, czy da radę i właśnie strzeli bramkę, tak, dał radę i na szczęście awansowaliśmy, znaczy wygraliśmy i awansowaliśmy do finału Ligi Konferencji, gdzie zagramy właśnie z Dynamo Zagrzeb, bardzo ciężki rywal, bardzo nie
przewidywalny, zawodnik, który wychowuje wielu świetnych zawodników. My w tabeli zajęliśmy bardzo wysokie 7 miejsce, bo wydaje mi się, że to jest aktualnie miejsce dla nas. Oczywiście moglibyśmy zastąpić Atalantę, ale czy Fiorentinę w poprzednim sezonie, w tym roku, to Fiorentina była zdecydowanie wyżej, bo na 5 miejscu, ale wydaje mi się, że możemy wygrać to trofeum, możemy zagrać w następnym roku w europejskich pucharach. Bardzo ładna akcja i nasz fałszywy właśnie wahadłowy Faraoni, który bardzo często podchodził do takich akcji w pole karne, strzelił bramkę na 1-0, no i tutaj kolejny atak, nasz bardzo fajnie skonstruowany, znowu Faraoni gdzieś tam próbował rozgrywać właśnie na skrzydle, podał do Berardiego, ten do właśnie naszego Balnaziego, no i jest 2-0, 50 minuta, rzut rożny, no i tutaj błąd naszych zawodników, Faraoni próbował wybijać z linii bramkowej, a niestety nie dał rady, ponieważ piłka już przekroczyła linię. Tutaj kolejna sytuacja, no i bardzo ładna, składna akcja po raz kolejny, no i mamy 3-1, Raspadori strzelił, no i to może bardzo cieszyć. Tutaj oczywiście zmiany, bo już wiedziałem, że to jest po prostu mecz wygrany. Chciałem dać troszkę innym zawodnikom, no i wygraliśmy to spotkanie. 31 bramek, łącznie 62 naszego duetu Berardi Raspadori, który stał się właśnie środkowym naszym takim typowym napastnikiem. Dlaczego? Z tego powodu, że Balnazi bardzo często wchodził w 70 minucie i dawał nam zwycięstwo w ostatnich minutach lub remis, więc nie chciałem marnować jego potencjału. Postanowiłem, że Raspadori poradzi sobie właśnie jako napastnik, a my potrzebujemy właśnie jego jako podwieszonego napastnika. Berardi grał bardziej na prawym skrzydle. Dlaczego? Z tego powodu, że to jest zawodnik, który ma ten gen do wracania się do defensywy, więc spokojnie mogłem dać mu wytyczną. Wracał do defensywy i on to robił. Nie zapominał właśnie o tym, dlatego to był tak ważny zawodnik dla mnie i mam nadzieję, że w kolejnym sezonie, tu oczywiście możecie dawać swoje komentarze, kogo byście chcieli zobaczyć właśnie Sassuolo, za Berardiego, bo Berardi zawodnik, który zostanie na pewno, ale zawodnik, którego trzeba zastąpić. Mam nadzieję, że ten film wam się spodobał, że zostawicie łapkę w górę i widzimy się kolejnym razem.